którą chciałem powiedzieć. A przy okazji jeszcze sobie przypomniałem, Basztowa, to jest prostopada do Floriańskiej, kiedyś, kurde, idę. Na Juwenalia jakieś szliśmy wieczorkiem. Taka piękna, ładna dziewczyna. Nie powiem, że zajebista dupa. Super, stopy, miniuwa, no kurde, modelka. I czyta, idąc, no to Kraków. Idąc czyta. Nie pamiętam, co to było, któryś z tych kultowców. Znaczy, alchemik? Skąd to? Nie, alchemik jest dość mały. Akurat to wiem, bo u mnie niestety mama czytała w domu, więc pamiętam gabaryty. To było coś dużego, takiego, dość ten. Słuchajcie, i nagle takie, słuchaj, takie... Jak wyjebała orła, ale wiesz, nie takiego orła, że się potykasz, tylko ona całym cielskiem po prostu piznęła. Wstała z ziemi, jak to takie babeczki, ona nawet wstają z gracją, podniosła się z tą rozdartą rajstopą, krew z kolana leci, złamana szpila, idzie tak kuśtykając dalej, czytając tą książkę. Taki, jak taki zombie grzeszy, bo czy coś ten... kiedy dalej, upadniesz, musisz umieć się podnieść. Paulo Coelho. Nie zgadza. I tatuaż, kurwa, przez czoło. Ja pieprzę, najgłupszy chyba wstęp do czarnej. A w ogóle zobaczyliście, jak mam koszulę, co? Dziękuję. Cały czas mam guzika. Już się bali, że jej nie ma. Dlatego, że stoimy, nie przyszyję ci dzisiaj, mimo tak, że obiecałem. Dobra, idziemy. Witajcie w Czarnych Owcach Show, a dzisiaj porozmawiamy o kosmitach, przyszłości Ziemi, dziwnych plemionach w dżunglach, które nie odwiedziły cywilizacja. O tym ogólnie, czy cywilizacje pozaziemskie istnieją, czy ich nie ma, jakby o naszych teoriach związanych z przyszłością ludzkości. Symbały szatana, symbały szatana, cała sala napierdala, cała sala napierdala. A myślicie, że tego się nie da opowiedzieć w 15 minutach? A chuj, my spróbujemy po prostu. Nie, odcinek 40 się ogląda. Przede wszystkim punktem wyjścia dla dalszej rozmowy myślę, że takim najfajniejszym będzie motyw ostatnio odkrytych amazońskich plemion. To jest dość ciekawy case. Leci sobie samolot, a tutaj tacy autochtoni, kurwa, z włóczniami po prostu biegną, próbują tam rzucić w to, jakoś uszkodzić. No ja sobie wyobrażam właśnie te plemiona tak zwane endogeniczne, zamknięte, które żyją bez kontaktu z cywilizacją, a jest ich trochę na Ziemi, pogooglujcie, dość ciekawy case, bo to nie jest jakby jedyny przypadek. I teraz wyobraźcie sobie, te biegną ci, co to widzieli, do starszyzny. Ty, leciał taki głośny ptak! Mechaniczny i hałasowy. Wy popierdoleńcy, idźcie do szamana się leczyć. Kurwa, wiesz, tak, taka spławka od razu. Lukum. Nie ma. Pojebało cię. Co ty pierdolisz, kurwa? Tak, z żelaza, kurwa. Skądź rzucić cię koki, man. Kurwa, wiesz, na tej zasadzie, nie? A tu potem ląduje Coca-Cola. Tak. I wtedy wyobraźcie sobie tą percepcję, nie? W tym układzie. I czy, Grzesiu, ty wierzysz w takie odwiedziny cywilizacji na naszej planecie? Na naszej planecie? Czy ja mogę pierwszy powiedzieć, że nie wierzę w nie, żeby zmyć z siebie to piętno takie tej postaci kierownika, który miał próbnik analny nawet w dupie kosmicznej i tak dalej. Miałeś chipa. Tak, różne takie. Znaczy, ja jestem trochę takim agnostykiem, jeżeli o to chodzi. Ja dopóki nie mam dowodu, to ja w to nie wierzę. Poza tym, słuchajcie, no kurwa, no ci kosmici nas mogli odwiedzić naprawdę w każdym stopniu rozwoju ludzkości. I czemu, kurwa, na przykład 2500 lat temu nie ma rysunków, kurwa, obcych, szarych ludków? Tylko akurat, kurwa, przypadkowo, jak Archiwum X, kurwa, powstaje, nie? Wtedy w Stanach najwięcej jest porwań UFO, kurwa. Najwięcej. Tak, zawsze tak. Wyglądają tak samo, co dla tych ludzi jest dowodem, że to ci sami kosmici. Okej. Okay. I czy... Nie wiem. Jest taka teoria też dość ciekawa, że kosmici w snach tylko przychodzą, nas odwiedzają, więc jak jakiś Smith, kurde, z Teksasu po prostu miał sen, to od razu tam, wiesz, pielgrzymka do niego, że on widział kosmitów. Jeszcze te lampiony, drony, ja że takie poce, że... amatorem pseudonauk, bo czytam Focusa i to jest, kurwa, ja to nie jest najinteligentniejsza gazeta, ale staram się czerpać tą wiedzę i no dużo się naczytałem o ewolucji, biologii i tak dalej. Jest tak kurewsko małe prawdopodobieństwo, żeby jakaś inna cywilizacja akurat była humanoidalna, kurwa, podobna do człowieka, była podobna, że akurat ma dwie ręce, akurat dwie nogi, kurwa, głowę i dwoje oczu, dwa oka, tak, i słuchajcie, dla mnie, jeżeli będzie jakaś inna, kurwa, obca cywilizacja, dla mnie to będzie albo galareta, albo, kurwa, poruszająca się mgła na przykład. Jednak trzeba sobie powiedzieć, i to jest coś niesamowitego, że w ogóle to, że żyjemy, tak, że jesteśmy, mówimy do was, i to, że Ziemia akurat, że spotkaliśmy się w takim momencie dziejów
ziemi. No bo Grzesiu, bądź co no. bądź, to kurestwo ewoluowało. No oczywiście jak nas ktoś ogląda, nieważne, zostawmy tematy kościelne na razie z boku, ale to troszkę, parę miliardów lat się... No, wtedy... 2000 lat tak ten minęło. O, dobrze, dobrze. Dobra, dobrze, no, no. Dobrze, zostawmy. I jeszcze wam tutaj zespoileruję, za miliard lat temperatura Ziemi będzie zbliżona do Wenus, także no, niestety, no, nawet jeżeli będziemy kiedyś nieśmiertelni, to i tak chuj trafi Ziemię, nie? Tak to wygląda, ale jest to nieprawdopodobny, niesamowity zbieg okoliczności. To, że kurwa tu teraz jesteśmy, mówimy, to, że wyewoluowało życie na Ziemi, są tacy, co mówią, że to jednak ktoś zrobił, ale ja pierdolę, mamy to zostawić, nie dotykać tego tematu. A wiecie, że, złamie teraz, że od momentu, kiedy został odkryty Pluton, do momentu, kiedy odebrano mu status planety, nie zrobił jeszcze pełnego okrążenia... Mózg rozjebany! No, rozjebany mózg, kurde. Proszę bardzo. A jeszcze bardziej rozjebany jest to, Grzesiu, taki duateisty. Patrzysz w to niebo, z dziewczyną na randce, tam wiecie, macanko, lizanko, tam bajery na gwiazdy. Ale niestety. Ale tam... ta konstelacja tak się nazywa, a tu jest Orion, nie? Ale myślisz sobie. I ta samotność we wszechświecie, ale do tego wszystkiego, te gwiazdy, które widzisz na tym niebie. W horyzoncie. To one kurwa zgasły, ich już nie ma. One część już, z nich oczywiście. One połomieją. Co ty mówisz, Łukasz? Co to za herezja? Nie, są? Ziemia jest płaska, to przecież są pozapalane lampki. Przecież je widzę, to one tam są. No jak to jest możliwe? No co ty opowiadasz? Ja nie nagrywam takich herezji. Wyobraźcie sobie, że to światło, które przypadkiem spotkało się z waszymi oczami, tak? Że to jest... Czy Grzesiu, nie krępuj się. Ten fakt tego, że to kurwa tyle przeleciało, żeby spotkać się mimo wszystko z wieloma tak jednostkami, które miały kontakt z tym światłem, ale to jednocześnie jest sygnał, który wysyła gwiazda, która już zgasła i nie istnieje. I wy to mnie jeszcze widzicie. Absolutnie rozpierdala. Kurwa, tak daleko. Tyle, mnie Grzesiu... rozpierdala w ogóle ten umysł, znaczy jak umysł mi rozpierdala ten taki eksperyment myślowy, żebyśmy teraz się gdzieś przenieśli w chuj lat świetlnych dalej i spojrzeli w tym momencie na Ziemię, to widzielibyśmy ją w przeszłości. No ja pierdolę, przecież to jest kurwa dla mnie w ogóle nie ogarnięcia umysłem, no, że to światło dociera u nas do teleskopu można, z opóźnieniem. Można kurwa oszaleć i najgorzej współczuję naukowcom ateistom, którzy mają świadomość, że mają jedno życie, że stają się materią, muszą zostawić coś dla świata, mają zakodowany ten, ja mam taką, jako ateista, dla mnie ludzkość to jest zbiorowy dysk twardy. Po prostu tyle cię po śmierci pamiętają cię twoi bliscy i to jakby po jakimś czasie obumiera. Natomiast no, kurwa, masz jedno życie i to życie musisz wykorzystać. I można oszaleć, będąc, kurwa, ateistą, naukowcem. I naprawdę czasami ucieczka w tą wiarę jakby jest na pewnych etapach zrozumiała, ale ona jest irracjonalna. Albo wynika to z tego kurwa tej potwornej naukowej samotności, tej świadomości, smutne, że jesteśmy smutne, kurwa, tak samo biolodzy, no i lekarze, taki chirurg, przecież patrzą na flaki na wierzchu, no stary, no widzi człowieka tak naprawdę takim, jakim człowiek jest, mechanizmem, zbieraniną kurwa komórek różnych. Chciałbym jedną rzecz podkreślić, że ja wierzę w cywilizację, natomiast nie wierzę w te odwiedziny, no po prostu w to, że oni są tutaj, gdzieś się pojawiają, no. No jest kurwa, no, czemu akurat mieliby nam wtykać sondę analną w dupę? Przecież to jest jakieś ze Stanów, kurwa, z konserwatywnych w ogóle, z poszczególnych Stanów wzięte, że akurat... Czemu akurat kosmici mieliby nam badać dupę? Akurat w odbyt mieli nam coś sobie. Skąd to jest kurwa wzięte? Ale... Nie umysł, nie oczy, nie linie narządy, tylko w dupę sonda, no. Co to kurwa jest za wymysł w ogóle? Ja myślę, że paru osobom się spodoba taka wizja. To już taka umierająca teraz tendencja. Cyberpunk, może kojarzycie coś takiego zarówno w literaturze, w przekazach. Jednym takim flagowym wytworem tego trendu w popkulturze jest film animowany, to jest anime, tak? Nie mylić z mangą. Ghost in the Shell. Na uczelni, na wykładach do wyboru, bo można wybrać sobie, poskładać, u nas się to nazywa S2, był przedmiot, uwaga, o nazwie Świat po kapitalizmie, alternatywne wizje rozwoju, no po prostu kosmos. I gościu, który prowadził to, przezajebisty wykładowca, doktor, niestety z uwagi na jego dobra osobiste w tym programie nie powiem dokładnie kim jest, natomiast bardzo zawdzięczam mu dużo, bo troszeczkę mnie tak ukształtował, znaczy spowodował, że zmusiłem się do myślenia na studiach. O Jezu, do myślenia. Straszny ale człowiek, Grzesiu, tak jak u nas rzadkość, bo u mnie głównie wzory matematyczne, obliczenia, jakieś ekonomiczne zależności, a tutaj kurwa jeden taki przedmiot i on nam puścił na jednym z tych wykładów ten film. I tam jest fajna taka teoria, że na przykład im bardziej ludzkość się rozwija, to wyeliminuje jakby poszczególne części ciała. Na przykład, niepotrzebne. Znaczy to jest, może już dorysowuję tą teorię, bo niedokładnie o tym jest, ale wyobraźcie sobie, że możecie kupić sobie, tak jak iPhone'a, zajebistą rękę, którą podniesiecie stół, który waży, nie wiem, 200 kg.
A tak, kurwa, musicie się męczyć. Mało tego, z tej ręki możecie strzelać, obronić się. W przyszłości nie byłoby stołów, które ważą 200 kilo. Myślę, że będą lżejsze. Bo wszystko będzie z Ikei. Wszystko będzie z papieru. Future, nie? Jakby ta presja tego postępu powoduje, że w pewnym momencie już po chuj, bo że cały mózg można wpierdolić w korpus, który jest odporny na raka, nie wiem, na nowotwory, nie podlega infekcji, no jest po prostu, kurwa, zajebisty. Może stać się de facto cyborgiem, takim półcyborgiem. To jest jakieś moje dziwne, zboczone marzenie, wiecie? Kurwa, żeby być cyborgiem. Ja chciałbym oddać swoje ciało na badania. Generalnie, żeby powszczepiać mi różne, kurwa... Wiem, że to jest chore, wiem, bo ja jestem w ogóle zwolennikiem natury, kurwa, naturalności też, w związku z naturą, ale mam to takie drugie, kurwa, hardkorowe zboczenie, że chciałbym pierdalać się elektroniką, podłączyć się do internetu, kurwa, nie wiem, podnosić budynek, kurwa, no nie wiem, jakieś takie, jakieś mam takie dziwne, jakby bym się cały wymienił, kurwa, na podzespoły, jakbym mógł, tylko sobie mózg zostawił. No, ale czy wtedy jestem człowiekiem? Wyobraź sobie, dojdziemy do takiego momentu, w którym na przykład umierając będziesz mógł wychować swojego klona. Znaczy, jakby już urodzi się barański z DNA, na przykład będziesz dostawał w dowodzie barański 8, nie, na tej zasadzie. I ten barański będzie uczony jakby tego samego zestawu czynności w podobnym kontekście, na przykład wychowywany jako klon 20-letni wypuszczany w świat w określonym kontekście. To, czyli to jakby, będzie inna osoba. To będzie na pewno inna osoba, ale de facto dziedziczona tak genetyką, pewnymi uwarunkowaniami, dałoby się takiego klona wychować i teoretycznie stworzyć taką sztuczną reinkarnację. Taką reinkarnację, nazywając to, że ten barański na przykład by się odtwarzał, tam nie wiem, barański 13. A nie lepiej wyhodować klona, wyczyścić mu mózg i swój świadomość przenieść do jego. Ale ta świadomość, że umierając jako ateista, jako osoba, która wie, że kończysz życie, tak, że życie nie jest wieczne, że jednak przekazujesz coś i się odrodzisz, albo że... Kurwa, albo nie wiem, nawet jakieś przykre doświadczenia przekażesz. Nie wiem, Łukasz, ja brałem ślub kościelny, nie wiem, o czym mówisz. Hipokryta. Tak, słuchajcie, łamiąc już ten monolog pseudofilozoficzno-intelektualny. Ciekawe, Grzesiu, czy jak zaczniemy kolonizować wszechświat, to czy też będą kosmiczni żule i tacy, na przykład jak cyganie przychodzą i chcą pieniądze na ulicy, to czy będzie taki cygan takim kosmicznym taborem z turbiną, kurwa, atomową podlatywał do twojego statku? Panek! Ja już mam taką wizję, że jeżeli ktokolwiek w misji Mars 2025 poleci, kurwa, z Polaków i potem będzie dolatujemy do nich po 10 latach, 2035, kurwa, dopnie się ta śluza, kurwa, cała kampania z Ziemi, cała ta wycieczka, otworzą się drzwi, wchodzą, a tam pod ścianą, daj 5 zł, kierowniku, królu złotych, kurwa, z Ziemi, 5 złotych. 5, kurwa, międzygalaktycznych kredytów poproszę. I to będzie, kurwa, Polak. I tak jak w tym, jak to było, co trzy cycki miała Blade Runner? Co to było? Pamięć absolutna. Pamięć, totalna. Arnold Schwarzenegger. Tak. I w ogóle jakaś ostatnio sobie zrobiła trzeci cycek, widziałeś to? No podobno, ale też słyszałem, że to było jest... obalone, że to było, kurwa, tak? Nieprawda. Potem znowu o tym czytałem, że ale jednak jaja. To prawda. Ale na serio, jakby sobie wymiono dodatkowo. Przecież to jest możliwe, dopierdzielić silikonowe jedną wymianę. Why not? Trzy cycek. Ja pierdziu. Grzesiu, ale co z tymi teoriami spiskowymi? Nie? Teorie to też spiskowe, jest takie, tutaj jakaś beka musi być poza tą filozofią. Beka musi być, teorie spiskowe, ludzie mi rozpierdalają. Wyobraźcie sobie, że w Stanach jest chyba, nie wiem, tam 8 czy 11% ludzi, którzy wierzą na przykład, że Ziemia jest kwadratowa. Kurwa, i jesteśmy okłamywani przez media i przez rządy na świecie, bo tak naprawdę są narożniki na Ziemi i Ziemia jest wielkim, kurwa, sześcianem. Czemu miałoby to służyć? Nie wiem. Jest też, są, i oni mają globusy specjalnie dla siebie, które są sześcianami. Są też ludzie, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska i oceany spadają w przestrzeń. Dodajmy do tego w ogóle wielkie, kurwa, te żółwie trzymające na plecach, które trzyma słoń, tak jak było tego Pratchetta, czy jak tam inne zwierzęta były nieistotne. Ale co absolutnie mnie rozpierdala, to jest teoria o reptalianach, kurwa, o rasie kosmicznych gadów, którzy przejmują ciała, bo upodobniają się do mieszkańców Ziemi. Najsłynniejszym reptalianem obecnie na Ziemi jest prezydent Barack Obama. On jest reptalianem, możecie sobie znaleźć w sieci zdjęcia, kiedy prawny fotoreporter zobaczył jego i ma taką skórę i oko reptaliona. No kurwa, słuchajcie, są ludzie, którzy w to wierzą. I oni wierzą, że reptalianie odgrywają największe funkcje władzy na naszym świecie. To jest jak, kurwa, wszędzie masoństwa i tak dalej, to na tej samej zasadzie, ale kurwa, trzeba mieć fantazję, no podobnie jak scjentolodzy. Mnie teorie spiskowe tak bawią, ja pierdolę, no,
Masakra, masakra to jest. Ciekawe, czy jak będziemy też latać na Księżyc, tak sobie pomyślałem, to że na przykład jak są takie fejle, nie, na deskorolkach, takie składanki, że będzie taki, że a, szedł taki, zobaczcie jak skacze i te 9 metrów jednym podskokiem, drugim, nagle, a, zrobię fikołek, robię fikołek i tak pistą kulą szklaną w kamień zasało mu ryj i gdzieś tam na sadystikach na wszystkich. Taki filmik stary, fejl w kosmosie. No, no właśnie, a jak nasi drodzy widzowie, powiedzcie nam w komentarzach, czy wierzycie, że wylądowaliśmy na Księżycu, czy też nie? Jestem ciekaw. Ilu z was jest... Nie powiem. Po prostu, jestem ciekaw. Ale był to wyczyn technologiczny, nieprawdopodobny. No, dobre zdjęcie ostatnio widziałem, że ileś tam set megaherców, kurwa, procesor, czy nawet mniejszy, chyba 144, wyniósł, kurwa, człowieka. A teraz mamy po 2-3 giga i, kurwa, robimy sobie selfie, kurwa, tym sprzętem. Tak. Ja pierdolę. Wszyscy to mamy w tej chwili. Znaczy, oczywiście, chyba, że to było w studiu, w Stanach Zjednoczonych zrobione. No nie wiem. W studiu semafor. Bo się flaga nie rusza. Wiesz, tam nic korabą. Rusza się, bo jest wiatr. Tak, tak, ja pierdolę. To dobrze, no. To dobrze, bo wiadomo, w niebie jest Pan Bóg. No, musiałeś. No. Już dość o tych kosmitach. Co cię zirytowało, wkurzyło albo wyprowadziło z równowagi w ostatnim czasie? Dzisiaj w końcu mam lightowy, już nie takie ciężkie jak w poprzednich odcinkach. Mnie wkurwiają ludzie generalnie, którzy nie potrafią dać mi jakiejś takiej sfery osobistej podczas wyciągania pieniędzy z bankomatu. I tak jak na przykład, Łukaszu, ty byś wyciągał teraz sobie pieniądze z bankomatu, możesz się nawet przybliżyć bardziej. I to jestem ja, wpisuję tam sobie PIN, kurwa, wybieram co chcę, a ludzie, kurwa, tak. Tak, tak. Tak, kurwa. I tak, już mnie swoimi cycami, kurwa, macają po plecach. Ale to też przy kasach, Grzesiu, nie macaj mnie swoimi cycami. Ja pierdolę. Wiecie, no jest teraz niepisana hardcore zasada, że przynajmniej ten metr się w kolejce zostaje, ale są, to jest kurwa za granicą. To w Polsce to nie obowiązuje. To w ogóle, ludzie, a odwróć się i zwróć uwagę. Czy no mógłby pan... Przecież stój! No kolejka też. Nie, chce. To będzie, nie jestem złodziejem. Co pan myśli, że panu chce PIN zapamiętać? Kurwa, pierdolę, oburzenia, wiadomo. A uważajcie, w tej chwili tak jak są te skanery tych kart. O ja pierdolę, nakładki są elektroniczne, są wiecie kamery. Wiecie jak jest? Stoi z kurwysem z komóreczką. Jak wpisujecie PIN, to on w tym samym czasie sobie wpisuje ten, a potem wam kradnie z kieszonki i ma waszą wypłatę. No wiadomo, no jak żyjecie tak jak my, że już piątego nie macie nic na koncie, to chuj, nie? Ale jak jest tak, że jednak jakieś oszczędności są, to się można wpierdolić, to zapamiętajcie. No można, można. Łukaszu, teraz powiedz nam, wszystkim tutaj widzom Czarnych Owiec, telewidzom, co ciebie wkurwiło w ostatnim tygodniu, miesiącu, bądź roku, bądź w całym swoim życiu? I dobrze powiedziane, Grzesiu, wkurwia mnie to już od paru lat, ale akurat dzisiaj natrafiłem na to, znaczy niedawno, natrafiłem na ten wkurw, no a tam... Parę tygodni natrafiłem temu. Natrafiłem na ten wkurw. Tak? Ten wkurw jest dość interesującym przypadkiem. Ten wkurw i widzę, jak go odkopujesz. Ten wkurw jest zajebisty, rewolucyjny. Otóż kurwia mnie, muszę powiedzieć tak po imieniu, nazwać to chyba najbardziej z polskich stacji telewizyjnych, wkurwia mnie podejście stacji TVN do misyjności i do informacji. Zresztą w ogóle wkurwiają mnie stacje informacyjne, to co odpierdalają, szczególnie w przypadku jakichś wykroczeń lub przestępstw, w których działania inkryminowane rozbijane są na czynniki pierwsze, pokazując jednocześnie bezsilność aparatu państwowego w egzekwowaniu prawa. Kurwa, mówiąc w skrócie, jak ukraść albo kogoś zajebać, żeby wyjść z tego cało. I pokazywanie tego, że nie złapano, że uniewinniono, kurwa. Rozgrzebywanie setek spraw i nie wracanie do nich. Po to, żeby kurwa koleś miał czas na matactwo, żeby wszystko można było zamieść pod dywan, ale nie, wyniki są już zrobione. Dorwaliśmy kogoś, to zajebał komuś działkę, ukradł motor, w ogóle kogoś zajebał, pokazaliśmy bezsilność, a potem idzie taki najebany dres w miasto, ogląda TVN, nie kurwa, rozpłata mu czaszkę, będą tylko zawiasy. To mnie wkurwiło, tak, Grzesiu, w tym tygodniu. Zajmiesz ten taki, już pamiętam, że kiedyś miałem taki wkurw w jakimś z poprzednich odcinków też o prawie. Ja przepraszam, że się tak uniosłem, ale musiałem to się wyrzucić. Za uszami mają wszystkie stacje, natomiast akurat ta jedna stacja, przestałem oglądać newsy tej stacji, omijam szerokim łukiem, również kurwa TVP, bo politycznie nie ma czego, nie ma gdzie newsów oglądać. Trzeba infiltrować kurwa informacje w internecie, wyciągać jakieś własne konkluzje, bo można oszaleć. To jest kurwa naprawdę pierdolona manipulacja i pokazywanie tej bezsilności. Ta psychoza, muszę dokończyć, ale ta psychoza pierdolona, siedź w domu i się nie ruszaj, kurwa, złoczaj się na każdym kroku. Nieważne, że wszędzie kamery, przestępczość maleje, kurwa, wszyscy mają już te pierdolone iPhony, już po co to kraść, jak to każdy może kupić. Nie, kurwa, siedź w domu, bo po ciebie przyjdą i cię zajebią, kurwa. Niepowiedzenie o mistrzostwach
świata w siatkówce, kurwa, skreśla tą jedną stację, kurwa, definitywnie dla mnie. No a drugą no, za kodowanie. To było największe, kurwa, chujstwo, jakie można było zrobić. No. Sakra, co się dzieje. No kurwa, no i tak, owce miały być przaśne, jak znowu się kończą tak samo. Umoralnianie, dobra! Tam, taram, tam, 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 tam. Odwiedzajcie naszą stronkę i fanpage. Będzie wesoło, będzie klawo, będzie wdechę, fajne rzeczy tam wyczytacie. Najlepszy format w internecie. To czarne owce, wszyscy o tym wiecie. La 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 la, ale stare głupie chuje. Nie, już tego nie róbmy. Dobra, pozdro, na razie. Takie spostrzeżenie, że nie wracamy tą samą drogą z powrotem, to mówię teraz jeszcze bez nagrywania. Że jak idziesz na przykład przez duży plac, to idziesz przez ten plac po skosie po prawej stronie, a jak wracasz, to nie idziesz znowu po lewej. No kurwa. Dobra, aż mi głowa rozbolała. Okej, że nie wracamy tą samą drogą, którą idziemy. No to czekaj, gdzie? Nagrywa się. Jak wychodziłeś z Floriańskiej i szedłeś po Przekątnej, nie pamiętam teraz nazwy tej ulicy, już mi wypadło z głowy, to szedłeś dookoła Barbakanu po prawej stronie, a jak wracałeś, to szedłeś w kierunku Adasia po lewej. Czyli jakby łapałem się na tym, że nigdy tą samą drogą, czyli że kurwa nie do końca jest tak, że idziesz dokładnie tą samą drogą. Mus ma takie zboczenie, że wyłapuje punkt na horyzoncie i dążysz do tego punktu, ale jeżeli ten punkt się nie wyłoni zza horyzontu, no to wtedy napierdolę. Dlaczego miałoby tak być, że wracamy tą samą albo inną drogą? W sensie... No właśnie dlatego, że kurwa, nie wiem, to nie ma sensu w ogóle, po chuj, bo ja tego nie wytłumaczę, naprawdę, nie wiem dlaczego, nie wracamy tą samą drogą, chciałem powiedzieć. Grzesio, czy ty... Przeźnijmy na tym, kurwa, bo to jest... Czekaj, ja, czy coś jeszcze mamy? Nie wiem. Nie, ale fajnie, ty nie się... Nie panku. Ty się super zreptalię na mnie. Grzesiu, ja teraz zajarzyłem to, o czym mówisz, bo ja nawet nie wiedziałem, o czym ty chcesz mówić, kurwa. Ale to musisz zobaczyć foty, to są całe forum. Są przerobione zdjęcia baraka, jak widać na nim łuskę. Co? Oczy, wie, że z fotra w końcu... Co ty? Widać, że jest reptalianinem. To trzeba przeciąć tymi zdjęciami, kurwa. Dobra, spróbuję, tu mi podeślesz, dobra? W tym dobra, dobra. Dobra. Zdjęcie chociaż baraka, kurwa. Nie, damy. Pozdro na razie. Pa. Do następnego. Ja pierdolę.